No granie tą sierotą, tym kucykiem, a on jest tak strasznie gejowski. Boże, różowe bicepsy, zielone brody, rogi w ogóle i tak dalej. To jest takie oglądanie, albo czytanie nawet kryminału, kiedy wiadomo, kto zabił. No wiadomo, kto zabił. No, zginie ta sierota. Ale mimo wszystko, no ja się łudzę, że dostanę jakąś kartę, coś normalnego, nie wiem. Mówimy o tej Bazoi oczywiście, Talii, bo on ma potencjał w normalnych grach, ale w tej to jest sierota potworna. Ile kosztuje Hearthstone? Teraz jest selekcja dla, według klasy społecznej. Muszę chronić dzikie ostępy. Ciebie nie wykorzystałem. Wymienimy to na wódkę, to jest fajne. Też trzeba wykorzystać. Tak, jest dla dobrze urodzonych. Czy warto? Warto, bo to będziemy się ogryźć. Masz. Lecz się. Tak, na Allegro 200 zł. Ej! Debil. Taki fajny czar. Jakby tak użyć dwa kryształy i wyjść z żółwiorem? Co on ma? Nic nie ma. Chodź żółwior, pokaż tam świni. Widzisz go bił, on tam będzie teraz... Lecz się już, koleś, lecz się. Jest odatkała? Czy będzie FTP? Tak, będzie serwer FTP, będziemy ściągać pliki. Będziesz grał do 7 rano, bo tej godziny muszę siedzieć już kam zaje. Nie, ja chcę jakoś się tutaj powetować i co mi rzucisz? No co mi zrobisz? Słonik. Jak się nazywa to zwierzę? To jest miś. Takie podobne te zwierzęta. Wchodzimy i masakrujemy słonio tego lewaka. To brzmi fajnie. Chyba, żeby zrobić w ogóle. Dwa do ataku. Prowokacja i w ogóle masakrowanie do tych. Okej, okay, teraz się karty ułożyły dobrze. I co ty nam to powiesz? Jakieś zamiany w... trują ci. Ksymator Krakowa to jest. Teraz coś się tu urwać, tu mu zamknąć, żeby powietrza nie miał. Słodkie, no uderzyłeś. My się nie boimy tego. Zadaj 3 punkty rymbaterowi. Czy zmasakrować za to, czy hodować sobie misia. I tak będzie go musiał uderzyć i tak, więc... Za dzikie ostępy. Stracę jeden. No i to wyszło wreszcie fajnie. Dostałem dwie karty. Spoko, ale to się zdarza raz na 4 gry. Drugi miś do zabicia. Coś jeszcze, to znaczy nic się nie przydarzy w tej grze. Tymczasem, podczas gdy oni się będą użerać z nim, tu się pojawia nowy gracz na arenie. Chyba, że pojawi się ten gracz na arenie, który jest niegorszym graczem, a potem się pojawi jeszcze jeden gracz. Nawet się nie zorientuję, kto ich załatwił. Tyle, no tu jest jeden pancerzyka, to. On tam musi się nieźle mnożyć. Przetasuj. Dobierz seka. Dobierz, to się dupi nie ratuje. Jesteś fajną talią, ale trzeba umieć grać. No co ty robisz tutaj? Rzuca we mnie fajnym czarem. Widzę mi, dzika zabił słonia, jakieś takie małe dziadostwo wyszło. I tyle. No jak? Co to, gość na krzyż? Nie możesz tylko na krzyż. Jaki debil. No musisz tu uderzyć. No ginie. No do widzenia. Dobranoc. Och, jest, 2 punkty obrażeń. Bolało. Krew po prostu, ach, piecze. Wkładam do wody. Teraz się go obrażę, wezmę tutaj, masz. Da. Ty. Jest leczenie jakby co ludzi. To mogę zabić bez problemu. Bo sobie może to oczywiście wyhodować z tego jakąś świnię, ale tu mam już ogra. No on może jakoś to teraz zacząć boostować. Ale co sobie uderzy, to mi nie zaszkodzi teraz przynajmniej. Dwa kryształy many mnie to nie jara, spoko. I tak będzie kombinował z tą świnią.
Zabiję mu ogra z killem. Może tak zrobić. O. Dziękuję. Dziękuję, kolego. Mam jakąś fantazję, żeby tego zniszczyć. Zniszczyłeś, super. Czujesz się lepszy? Otrzymujesz pusty kryształ many. Zaczyna się etap, kiedy jest bieda. Niestety, wpadają karty, takie jakieś kwiatki. Ej, jak się grało w ogóle na początku, to na tych miał jakiś gwałtowny wzrost, leczenie, religię miał i tak dalej. Zadziwi ostępy. Dobra, ale to by było głupio, gdyby to przetrwało, więc niestety to trzeba tutaj zmasakrować. Chociaż jak to dupnę, to będzie ten. On może być głupi, ale nie do końca. Bo tu będzie się leczyć, dostanie jakieś tam plus 16. Pozbądźmy się tego już. No. To mogłem nie. To podobno jak się zostanie do końca, to się dostaje ciągnie karty, jak się daje, więc zużyjemy to. No i tak się pozbędziemy dwóch takich kart. A tu wchodzi już do zabawy. Któż to jest? Któż to jest? Ognisty ogór. Który jest fajny. Więc będzie miał tak czy siak problem. Jak dupniemy tego, to będzie miał troszeczkę problemów. Więc teraz dupniemy priesta i on będzie musiał myśleć, w kogo dupnąć. Nie ma chyba tej takiej aury niezniszczalności, więc nie będzie problemu. No, tyle. Gula mówi, żeby albo grać na kontrolę, albo na rasza i nie mieszać. Zobaczmy, co mu zrobi. Okej. Okay. Kogo zabijesz? Wybierz. Wybierz jednego z dwóch. Wybór jak wybór. Nie do końca dobry. Prawda? Nie ma tutaj mniejszego zła. I co tam dalej? Ach, minimalnie sprytne, minimalnie słodkie. Pomyślmy. Wpadamy z tym, napierdzielamy. Syf. Jeden strzał, jeden trup. Uwolnić w ryło! Uwolnić w ryło! Tyle. Ulecz ogra. To nie byłoby głupie, tylko ogier jest teraz sierotą niestety totalną. Wrota są otwarte. Wyszło trochę na plus. No i to jest ładne. To jest das słodkie. I teraz powinno się stać także jak tak. Jak rzucę to. Nawet się nie zorientuję, kto jest. Adzia. Zagram to, to dostanę bonus. Job's done. Co teraz? Napięcie rośnie. W następnej turze gwałcimy tego gościa. On może tu pomolestować moich. Okej. Okay. Jest bieda kartowa. Kończą się karty. Okej, czy będzie chciał zabić i przeżyć. Sprytne, świńskie, durne, wnerwiające. Zdarza się. Okej. Okay. Modlimy się o jakiś super ten. Czy ty masz coś wartościowego, Pawle? Okej. Okay. Wrota są otwarte. Nie warto bić w twarz. Czy nie możemy dojść w twarz, niestety. No nic. Czekamy. Zaczyna się epoka wojny. Każdy ma jedną kartę plus to, co jest na stole i ten. Jedziemy. No, uderz go. Może uderz tymi dwoma i jednym. To by było super zagranie.
Boże. Nudzimy. I co ci to dało? Wyleczyć. Powinieneś wyleczyć. I on przeżyje. Ale po co taki człowiek ma przeżyć? To mnie wnerwia. Może kiedyś nasza żydowska bestia. I antysemickie taktyki. 3, 7, ten. Okej, okay, proszę. Jakaś karta. Jest bestia. Oh. Nie boimy się. Chyba, że daje komuś teraz buffa, podwojenie uszkodzenia, magiczny wiatr i tak dalej. Ktoś jest ranny? Okej, okay, to są wszystkie jego karty. To są wszystkie moje karty. Jezusie Nazareński, gówno przyszło. No poświęć się, no poświęć, bo jesteś głupi, myślisz, że masz dobre karty. Proszę teraz jakąś super kartę, która zmasakruje go jak... Proszę, no taką, nie wiem, zamiatanie, opanowanie, kontrola umysłu. Uderz sobie, uderz. Żeby się nadział na te rogi. Okej. Okay. Uderzy tym, żeby go wychować na świnie. 11 kart, 13 kart. Rozpoczyna się faza biedy. Biedy łamane przez G. Jak uderzę teraz, to się będzie rozpadać. Tracę 3. Jak uderzę teraz, to będzie świnią. Wniosek uleczy. Bo ma teraz tego w piździec. Ale te podstawowe talie są wujowe, pisze Vettino. No no shit. Okej, okay, spryciarz uderzy. Nie zabije. Ale dostanie tutaj buffa. No i co? Atakujesz? Leżakujesz. Po twarzy panią mag. A co tam robi? Okej. Okay. Jest teraz moje Waterloo. Systemy podtrzymywania życia zostały włączone. A masz świnio. Hej! Mam nadzieję, że nie przegrałem punkt. Masz tam zasrańcę. To powinieneś już tu kroplówkę, taka rysunek na tym. Respirator, tak. Dobre zagranie. Z powuju powinno być, albo tereferę po prostu tego to super talia. Wyleć sobie kucyka. Jedna jakaś taka super, nie wiem, taki jakiś przez widzika pewnie. A ja dostanę jakiś kwiatek albo... Wyskoczyła ryba. Hej. Co to było warto uderzyć? Bo Jezusie Nazareński. Po tej partii weźcie zabudowanie talii. Nie chcę sobie ją normalnie wymęczyć. Durna świnia. I co jeszcze raz? Jeszcze raz. Po wyliczeniu dostaję karty. 6 kart mu zostało. Coś jeszcze? O, super. Zadziwi ostępy. Super talia. Okej. Okay. To jest, nie wiem, mi się wydaje, że symbolika tu jest znacząca. Różowy, kucyko,
Pudzian, nawet nie Pudzian, Pudzian jest taki przybyczony tak bezsensownie, ale Arnold z brodą, z takie humiliation po prostu kart. Jeszcze jedna i będę miał te wszystkie co chcę i tyle.